Teraz wolno będzie, pamiętaj, że dirt jest wszędzie, ziomuś. Mówię do ciebie, byś uderzył w buzię kogoś. Tak sparafrazuję, bo mi włączyli zarabianie. Na Zagrajmy z Gimperem. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Against the Storm. Witam się potęgą dirta, bo potężnie się czuję po tym, jak żeśmy ostatnio rozjebali. Bardzo dobrze, słuchajcie. Wypełnię nowa mapa. Humorek dobry, bo wpadnie jakieś 36 zł za ten odcinek, także już jestem teraz nie do uwalenia z takim tutaj dochodem pasywnym. Zalana kopalnia jest na dole i do niej sobie pójdziemy, dlatego że poprzednio żeśmy zrobili brązową pieczęć, a skoro ona już jest wykonana, to idziemy do pieczęci cięższej do wykonania, do ołowianej. Czas trwania cyklu na stałe zostanie zwiększony o 8 lat, plus 12% zasobów cytadeli dostaniemy, jak ją zrobimy, no i tutaj no będzie ciężej na pewno, żeby ją ogarnąć. Więc idziemy tu na południe, no mógłbym iść też do tej, ale tu nie ma żadnych ciekawych miejsc. A tutaj jest, zalana kopalnia. Region ten był intensywnie eksploatowany przez innych namiestników. Wrogość nie rośnie z każdym rokiem, ale za każdego mieszkańca zyskujesz 2 punkty wrogości więcej, choć skaluje się to w zależności od trudności. A jako specjalną nagrodę otrzymamy królewskie zaopatrzenie, plus oczywiście buły, maszyneria, fragmenty pieczęci. No i takie mamy oto karawany do wyboru. Oczywiście wybieramy tę dolną, bo tu mamy 7 plus 2. 9 osób na start w porównaniu do 6 w wariancie górnym, także nie ma o czym mówić. No i uwaga, co to? 18 reputacji do zdobycia zamiast 14. Ano tak, bo wchodzimy na poziom prestiż 1. Wymagane więcej reputacji oraz trudniejsze rozkazy będziemy otrzymywać, słuchajcie. Także niech się tak dzieje, fajnie nam to podwyższa tylko ilość doświadczenia tak naprawdę, ze 170 na 230. Nasilenie warunków sezonowych jest dewastujące, 1 dobry, 4 negatywne. Tutaj widzimy tak, punkty wrogości ekstra za mieszkańców, ale też bujne są i bogate w drewno, te takie królewskie lasy, więc świetnie. Oczywiście bierzemy ekstra ludzi, oczywiście bierzemy jedzenie i drewno, jeden punkt nam zostanie niewydany, ale to może zamiast jakichś jajek tutaj weźmiemy sobie kamień i okej. Niech tak będzie. Wyruszamy do kolejnej osady. Moi najdrożsi, cóż tu się będzie działo? Będą się działy, myślę, wesołe i pozytywne rzeczy, jak ja kocham tę grę. Dobry Boże, okej. Sprawdźmy. Złoty był. Niektóre krople deszczu wydają się mieć złoty odcień. Zyskujesz 5 wody prześwitu, za każde zebrane 10 wody mrzawki. Nieźle. Podoba mi się to. Naciągający mrok wiadomik. Z wyniku obfitych opadów deszczu koszt podróży szlaków handlowych podczas burzy jest zwiększony o 2. Nasycona woda deszczowa powoli wyparowuje. Tracisz jedną jednostkę losowego typu wody za każde 2 jednostki wody użyte w silnikach deszczowych. Ok, czyli tutaj podczas prześwitu więcej zbieramy, ale podczas burzy więcej wydajemy. Silne podmuchy wiatru uderzają w święty płomień. Surowce poświęcane płoną 40% krócej. Wow, wszystko się od drugiego levelu odpala, a potem już nie ma więcej kar. Świetnie, jak miło. Mieszkańcy z tym efektem mają minus 2 do determinacji. Ładunek się dodaje co minutę. Minus 2? Śmieszne. Dobra, okej. I aby uniknąć mieszkanie muszą mieć. To jest straszna beka te rzeczy ogólnie. Będzie giga easy. Alright. Nagrody z reputacji są inaczej rozdzielone, a rozkazy są trudniejsze. Tak będzie. No dobra, no ja cię kręcę, ja tu czuję jakiś easy winek, dobra. Bobry, jaszczury oraz ludzie, a bobry tylko 2. Niestety, to jest kiepska sprawa, ale zaczynamy z poziomem wrogości 1, słuchajcie, bo mieszkańcy dają nam teraz 12 punktów. To dużo punktów, ale za to za upływające lata nie dostajemy, więc no kontrolując naszą populację, możemy dosyć łatwo kontrolować poziom wrogości lasu. To nieźle. W takim razie będziemy musieli się rozwijać proporcjonalnie do tego, albo inaczej, będziemy musieli pozyskiwać nowych osadników proporcjonalnie do tempa naszego rozwoju. Zaczynamy oczywiście od 2 obozów drwali, chociaż mam 12 osób, to moglibyśmy zacząć nawet od 3 obozów drwali, ale czy od razu na start? A niech będzie. Przypierdzielimy im wyższy priorytet od razu. No i zaraz po zbudowaniu tychże obozów ja zapraszam tutaj na wykonanie 1, 2, 3, 4 chat. Mamy 12 osób, więc niech to się dzieje. Tutaj od razu drogi. Proszę bardzo, bo tu zaraz będą budyneczki. No i jazda.
Od razu poszło drewno, tu mamy kamienie, tu mamy płaszcze. Czy my chcemy te płaszcze od razu używać? Jak im zabronię tych płaszczy, to się zezłoszczą. To niech sobie używają. 12 rur na start. Tu jakieś rzeczy, dobra, budują się domessy. Tu już lecą chaty drwala. Oh my god. Jedziemy z wycinką. No i oczywiście przebijamy się na pierwsze polany. Ciabach tutaj. Sru. Będzie też tu przebitka. No i będzie przebitka również w tym miejscu. Bardzo elegancka budowa. Proszę bardzo, dwa bobry oraz jaszczur. Proszę bardzo, trzy jaszczury. Wrogość lasu rośnie. Zaposiadanych drwali. Z racji, że z ilości ludzi mam już pierwszy poziom, to tutaj jest nie najweselej z tym resolve'em. To może mnie w pupę ugryźć, jak za szybko zraszuję. Wiecie, o co chodzi. No, trzeba będzie uważać. Zbierzmy tym bardziej jak najwięcej drewna przed burzą, ażebyśmy potem nie mieli problemów. Tutaj kończy się budowa domów. Za chwileczkę wzrośnie nam determinacja w związku z tym. I to jest dobra sprawa. I co my tu mamy? Cegielnia, tkacz, ogród ziołowy, korzenie i zioła. Jakże wspaniale. To mi się bardzo podoba, że to tu mam. Cegły mnie nie jarają. Tkacz mnie również nie jara. Podoba mi się ogród, który mogę zdobyć. Tylko musimy sprawdzić, czy tutaj będzie dostatecznie dużo żyznej gleby. Tak jest. I jaki będzie cornerstone? Okej. Produkcja mięsa zwiększa się o plus 1 za każde 25 razy, kiedy jest ono produkowane. 3 paczki prowiantu za każdego nowego mieszkańca. Niektóre z kamieliny mogą zawierać drogocenne niespodzianki. Zdobywasz 2 bursztyny za każdy wyprodukowany szpik morski. Niezłe. Chętnie bym poczekał chwilę, aż obejrzymy mapę. No bo jak tu wszędzie będzie szpik morski, no to mogę sobie wziąć te bursztyny. A jak nie, no to wezmę może paczki prowiantu za mieszkańca. Jest to początek gry, tych paczek sobie nazbieram, to się do jakichś questów przyda, przyda się do handlu, no to będzie niezłe. Tutaj w drzewach tych królewskich mamy ekstra drewno, dużo żywicy, jakichś takich rzeczy, fajnie. Dobra, domostwa przygotowane, myślę, że wybudujemy jeszcze jedno, żebyśmy byli, słuchajcie, w gotowości na przyjęcie nowych osób i mamy oto pierwsze rozkazy. Proszę bardzo, pompę gejzerową zbudować. Za to dostaniemy 5 rur, 2 mieszkańców i 30 gliny. Mógłbym też zrobić obóz żniwiarzy i kamieniarzy, ale no je trzeba by pozyskać, ten zaawansowany żniwiarski, więc już mi się to nie podoba. Zaczniemy od X pompy. 2 polany odkryj i odbuduj lub rozmierz zniszczone budynki. Tutaj plus do produkcji kamienia, gliny, a także narzędzia, ale patrzę w tym kierunku. Aby sprzedać towary o wartości co najmniej 15 bursztynów, dostaniemy 10, 20 oleju i 2 ludzi. Świetnie. Tutaj mamy 3 szlaki handlowe i 5 paczek plonów. Rozwiąż 2 dowolne wydarzenia na polanach i 5 paczek materiałów budowlanych. To już chyba te paczki plonów wolę dostarczyć. Bursztyny, zboże 4 ludzi albo mięso części 4 ludzi. Kurde, no ty. Te części to jest dobra sprawa, tak wam powiem. Te części to jest fajna sprawa, je zawsze dobrze mieć. Ale czy 3 sztuki? A z tymi materiałami budowlanymi to ja się narąbię. A paczki plonów są przyjemne. Znowu szlaki handlowe, ale ja wiem, wezmę sobie szlaki handlowe. I jako cornerstone weźmiemy paczki prowiantu. I to spowoduje, że te szlaki handlowe to będzie w ogóle coś przyjemniutkiego. No, to będzie ekstra. Tutaj niech się wydarzy, słuchajcie, stacja robocza. Tutaj się wydarzy prowizoryczny posterunek, a tu mamy żyzną glebę. Bardzo mnie to cieszy i to oznacza już, że wjeżdża ogród ziołowy. I plantacja też mogłaby wjechać pod jagody. To zobaczymy, czy jeszcze coś będzie. Dobra, tutaj mamy też mięsko do zebrania. W porządku. No jest fajny start. To mi się podoba. Wstawaj tutaj. Ja bym też od razu... O, opuszczony ołtarz. W samym środku szalejącej burzy może złożyć tu ofiarę, aby zyskać niewyobrażalne moce. Czy to miałem wcześniej? Nie jestem przekonany. Stoisko kupieckie sobie od razu postawimy też. I tu mamy więcej żyznej gleby. Rainpunkowe wiertło. Rainpunkowe wiertło możemy zdemontować takimi rzeczami, aby dostać rosę i narzędzia, albo naprawić, żeby stworzyło od 2 do 3 złóż węgla. W pobliżu i na nich będziemy mogli kopalnie zrobić. Ale co ważniejsze, mamy tutaj krzoki, więc też plantacje od razu weźmiemy. No pewnie. A jeszcze małą farmę bym mógł, ale nie wiem, czy aż tak chcę
puszować tego typu rzeczy. Myślę, że jak będę mieć plantację i ogród ziołowy, to w ogóle mamy full wszystkiego, co potrzebujemy. No, to jest naprawdę spoko opcja. I jak zacznie się burza, to myślę, że zdejmiemy drwali i władujemy na maksa chłopaków, żeby tutaj pobudowali nam plantacje, ogrody i już zaczniemy produkcję podstawowych przedmiotów niezbędnych do gotowania. No i doskonała sprawa. Ja cię kręcę. No tak to można zaczynać. Tak to można zaczynać. Dobra, otwieraj tam kolejną polanę. Z kolejnymi może na razie się wstrzymamy, żeby aż tak wrogości sobie nie podbijać. Małe obozowisko, gejzer z wodą. Świetnie, bo pompę gejzerową potrzebujemy zbudować, więc to jest fantastyczna sprawa. Tutaj jest oczywiście, że przywitamy nowych osadników. Podwyższy mi to wrogość lasu, ale no potrzebuję na razie mocno, chociaż dużo, 12 punktów za każdego mieszkańca. To jest dużo, szczególnie, że ja lubię pracować pod koniec misji na wartościach rzędu, wiecie, 50-60 osób, to jest sporo. To lata 45 za jedno, to wiecie, nawet piąty rok to jest 200, a z tych mieszkańców dużo więcej tutaj dostaniemy na minus. No to będzie lipa. Więc trzeba będzie ostrożnie, to z pompą mógłbym sobie zakończyć dosyć szybko i dostanę rury i mieszkańców kolejnych. No i może w sumie ją... A, deski potrzebne, dobra. To najpierw zbudujemy deski, a zanim deski, to najpierw wytniemy drewno, a zanim to, to najpierw jeszcze tutaj oboziarzy z obozowiska podejmijmy, żeby do nas dołączyli. Dobra, 100 drewna, miło. Przyda się, przyda, bo ja myślę, że wrogość będzie wysoko. Dobra, dwójka dołączyła, tutaj już się będziecie budować, ferajna. A skoro już się będziecie budować, to zaraz tu zaczniecie robić deski. I może nawet drugą stację roboczą bym postawił. Tak, żebyśmy mieli możliwość. Niekoniecznie zawsze będziemy z tego korzystać, ale żeby mieć możliwość tutaj robić na dwa baty. Dobra, tutaj skupcie się na razie na pozyskiwaniu drewna. Tutaj ślicznie, pięknie, ładnie budujecie. Okej, i tu już idzie dwóch chłopa. I zaczniecie od produkcji deseczek, do sztuk sześciu. Bardzo ładnie, tu się jeszcze wstrzyma, chociaż tutaj docelowo zrobisz 5 paczek plonów. Ta jest tych pierdół, będziemy w stanie pozyskać. Zrobicie sobie też pola uprawne, ci budowniczy, którzy zostali. Tutaj ośrodek, tak, stoisko kupieckie. To od razu przyjdą pierwsi ludzie. To będę w stanie. Co będę w stanie? A to w ogóle nie kosztuje mnie ta stacja robocza części? Nie, za 5 drewna. Light. Stacja jest już porobiona, więc light. I co? I teraz tak, to jak sobie odblokujemy właśnie, to będziemy mieli zaraz szlaki handlowe. Mamy w ogóle 6 paczek prowiantu, no tak, bo dołączyło do nas dwoje ludzi. No to dawaj, wyślemy te jajka od razu i to będzie pierwszy szlak handlowy wykonany. Dwoje z was buduje tutaj... co buduje? Buduje pola uprawne. W trakcie burzy dostawimy tam plantację oraz ogródek ziołowy. No i małej farmy chyba nie wiem w sumie. Mógłbym mieć, to miałbym komplet budynków i kupę tych rzeczy, ale czy aż tyle znajdę tych żyznych gleb, to się okaże. To się jeszcze okaże. Od kolejnego roku na pewno będziemy chcieli natomiast tutaj elegancko, słuchajcie, stawiać te, a może pompę już zrobimy i będziemy mieć questa. He'll be done. Dobra, dawaj tutaj, rób te dechy. To jeszcze nie ma surowców, ale zaraz będą. Tutaj ładnie zbudowali. Tutaj fajnie by było wyciąć to. Dajmy tutaj te chatę drwala. A tutaj będzie ok. Tak, bo tu wstawię tu i złapię zasięgiem. A tu by się przydało to jedno drzewo wyciąć, żeby tutaj móc, co właśnie tutaj wstawić, to złapię całe pole zasięgiem elegancko. O, i super. I tu sobie fajnie odniesiecie. I tu już możecie karczować dalej. 155 drewna, super. Wartość sprzedanych towarów 2. Jedno miasto tylko mamy do handlu. To niedużo, no ale damy sobie radę. 3 szlaki handlowe to nie będzie problem. Paczki plonów to może z tym ruszymy od kolejnego tego. Chyba przelosuję tutaj, żeby coś takiego bardziej zaawansowanego mieć. Ale z tym mogę jeszcze poczekać do odkrycia kolejnych polan w kolejnym roku. Tak naprawdę. Dobra. Tutaj zaczynamy od pompy. Jest pompa. Jest pompa. Ta, tutaj drwale ładnie też
ciachają. I questa sobie zrobimy może za jakiś czas, dobra. Pompka. 5 rur, 2 ludzi, skrzynia z gliną, tak, to zrobimy na pewno podczas prześwitu następnego. A teraz już co? Zaczniemy ogród ziołowy, proszę bardzo. I plantacja, jak się dzieje. Nie tu, w sumie plantacja. Usuń, tak, usuń ją. Plantacja tutaj. Mhm. Bardzo ładnie, za 40 sekund kończy się burza, tak, przyjdą kolejne rozkazy, kolejne rzeczy. Ja tak myślę, że jak już będę miał jagody, włókna, korzenie zioła, no to z tego trzeba robić kolejne rzeczy. Ja tak myślę, że ta farma i tak się przyda i zboże będzie potrzebne na mąkę. Wezmę ją, tu jeszcze będą przepisy, słuchajcie. I tak szczerze, to... Tak, tu jest 6 jagód, 6 włókien, a tu są tylko 3 korzenie, 6 ziół. To ja na razie to wywalę. No, tu warzywa też są na jedynce. Dobra, ale zrobimy tę małą farmę. No, tak szczerze, tak. I tu na razie będą warzywa. I tu na razie będą jagody głównie w tych pierwszych sezonach. Tak zrobimy. W porządku. Tutaj tych włókien trochę też z drzew. Pozyskujecie kamieni, trochę mamy na start. Zrobicie jakieś cegły do 6, tkaninę do 4. I zdejmijmy drwali, to mi daje wrogość na poziomie pierwszym, więc nie jest źle. Koszt podróży szlaków handlowych się tam zwiększy, w porządku. Dobra, tutaj przydzielimy 2 osoby. Deski do 4, tkanina do 4, cegły do 4, rur na razie nie rób, deski może do 6. Poprodukujcie się tutaj. Paczki plonów na razie się wstrzymałem, patrzcie też do paczek plonów tutaj. I zboże, i warzywa. No, tak będzie. To zróbmy i to, może będzie do paczek plonów. Reszta się tu skupia na budowie. A w sumie jak już mam tą pompę, to wyślę te 2 osoby, no co macie siedzieć bezczynnie. Kupiec za 3 minuty, fajnie będzie mu sprzedać towary o wartości 15. To by było spoko, czy to chcę naprawić? 6 części, o kurczę, to lepiej olej dorwać. Tak coś sobie myślę, że no, tak będzie lepiej potencjalnie, dobra. To reszta na razie czeka. Możecie dobudować jakąś chatkę, puchatkę. Proszę bardzo. I oto nadciąga burzysko. O wow, 0 i minus 2. No to jest ciekawe. To jest naprawdę ciekawe. O wow, i 2 razy drewno bym musiał, żeby to wyciągnąć. Dobra, zostawcie to na razie. Tu jest w ogóle już plantacja. Więc ja tak po prawdzie, no to wyślę tutaj was. I na tą farmę też, że już zaczniecie użyźniać. Bobry się dobrze trzymają. I tutaj te, proszę bardzo, bach, bach. Jedziecie z tematem. Ta, tutaj wy se pracujecie, bo czemu by nie. Tutaj pracujecie pełną parą. Mógłbym wysłać kolejny ten, ale koszt jest większy od 2, więc poczekam z wysyłką tych jaj, aż się skończy burza. No i co tu zrobić z tymi harpiami? No faworyzuj je. Faworyzuj je, pewnie, że tak. Dobra. Czy coś mogę jeszcze zbudować, póki czekacie? No w sumie nie za bardzo. No w sumie nie za bardzo. Budujcie tutaj te rzeczy, okej, okay, tu już skończyliście. A, tu ani tkanina, ani cegły nie były aktywowane. Dobra, to wy tu róbcie. Kończy się burza zaraz. Ola Boga, jaszczury niezadowolone, ale długo to nie potrwa. Ciach, ciach, ciach. I jedziemy dalej. Proszę bardzo. I oto Cornerstone. Plan zmiany rynku. Sąsiednie miasto plus 2 szlaki handlowe. Żaden kupiec nie dotrze, dopóki nie ukończę 5. To mi się nie podoba. 1 punkt reputacji za każdym razem, gdy sprzedasz towary o wartości 60 bursztynów, ale z determinacji jest wolniej. Przeżyli wspólnie, więc plus 10 do prędkości poruszania się, 1 do determinacji. No żaden mi się nie podoba, ale wezmę to, powiedzmy. I nowa grupka. Tutaj 3, tutaj 3, tutaj jagody, tutaj włókna i narzędzie 1. No ja nie wiem. Wszystko mi jedno. Wezmę to. Różnorodność rasowa, proszę bardzo. Niech się tutaj wydarzy u nas w wiosce. Weźmy też pompę. I to jest nowy punkt reputacji, czyli nowy budynek. I żadna z tych rzeczy mi się nie podoba. Teraz już bym chciał coś zaawansowanego zacząć produkować. Na przykład olej i mąkę. No to jest ok, chociaż ten olej to mi tak nie robi.
Ale miałbym tu mąkę do produkcji też, jakbym bardzo potrzebował. Olej ze zboża i z włókien roślinnych, żeby mieć. No w sumie do questów, patrzcie, tu na przykład jest potrzebny olej. Chociaż chyba bym to jeszcze przelosował. No nie wiem, dobra, wezmę to jedno, nic się nie dzieje. Paczki plonów, to się na koniec tego roku, sprzedane towary, to jak przyjdzie kupiec, a potem sobie pójdzie, stąd biorę ludzi, o nie, stąd nie biorę, bo tu są rzeczy wyprodukowane, a tu wam przerwę produkcję w takim razie, a tutaj to zrobicie transport, w porządku, i teraz przydzielamy drwali. Raz, dwa, trzy. Super. Jeszcze jeden nowy dom, bo brakuje. Ach, dobry i Boże. Oczywiście, że 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beczek, a także 1, 2, 3, 4 krzaki. No, myślałby kto, żebym zapomniał. Dobra, i otworzymy sobie jakąś tutaj trudną polanę. Będzie kupiec za minutę 30, więc myślę, że to tak akurat, żeby się przedostać w jakieś takie miejsce. Dobra, może troszkę węższą jeszcze tą drogę zrobimy. O, niech będzie tak, dobra. Trzy te powinny tutaj elegancko dać radę. Tutaj są jajka, tutaj glina, tutaj grzyby, tutaj elegancko plantatorzy jagody będą sadzić. Tutaj warzywa i zboże, dobra. Może trochę więcej warzyw bym wolał, ale można tutaj priorytet? Nie można priorytetu. Fajnie by było ilościowo, na przykład procentowo móc to dzielić, nie? No ale nie szkodzi, damy radę. Wycinajcie. 179 drewna. Tutaj deski, cegły, tkaniny bardzo ładnie. No i co, budujemy od razu to do oleju, chyba tą prasę. Nie jestem jakoś super zadowolony z tego wyboru, ale no niech będzie. Zaczniemy od tego oleju, no to może się przyda do czegoś, dobra, co wy tu chcecie, tego nie mam i tego nie mam, okej, nie ma sprawy, dobra, tu się przebijają elegancko, kupiec niedługo będzie, okej, coś wzrosło, bo zbudowaliśmy te i tu mamy już na pierwszym poziomie, zaraz będzie na drugim, to jeszcze plus do globalnej produkcji, czwarty poziom wrogości. Kurczę, z tych mieszkańców jest cała kupa jego, więc trzeba tak, zniecierpliwienie królowej mocno podbić, może jakiś atak na kupca zrobimy, no i palenisko dobudować, jest i kupiec, dzień dobry, witaj, czy ja ciebie chcę atakować? No masz dużo żarcia, to jest przyjemne często, oj 20 paczek prowiantu mam, to jest często przyjemne zaatakować takiego kupca, bo nam to ustawia początek gry po prostu, w fajny sposób, nie? Nawet tych paczek to sobie wygeneruje jeszcze dużo. Tak, to tak zrobimy, ja ci mogę sprzedać też trochę tego żarcia. O, części to może nie. Kurde, nie, ciężko będzie mi sprzedać tobie za 15 rzeczy. Tak po prawdzie. No. No dobra, bo sprzedaję ci dużo żarcia, ale ja też nie mam dużo tego żarcia tak naprawdę, wiecie o co chodzi. Jeju, sprzedać mu rzeczy za 15 będzie wyzwaniem. Dobra, jest 14, dobra, dam jeden bursztyn jeszcze. To jest bardzo dziwny handel. I co, bursztyny mam wziąć od niego? Dobra, no wezmę. Tak zrobię chyba. Dziach. To jest bardzo do dupy deal, no ale chcę po prostu zrobić questa i teraz cię atakujemy. Tak. Trzech aż zginęło! What the fuck? I dwa punkty zniecierpliwienia. To akurat okej. Ale kupa żarcia. Kupcy będą przybywać 15% szybciej. No i po takim ataku ja im się nie dziwię. Też byłbym pod wrażeniem, dobra. Trzech aż zginęło! Dobry Boże, ale patrzcie jak spadła wrogość, bo mam mniej ludzi i w ogóle, nie wiem czy to było takie dobre, no ale okej, żyjemy, dwie nowe osoby, wartość sprzedanych towarów, nie, bo zmniejszy mi się zniecierpliwienie, ale dostanę blueprinta, dobra, więc niechaj będzie, zwoje, no, płaszcze, no, pewnie, że płaszcze, no i niech się dzieje krawiec w takim razie, wkurzają mnie te zasoby, bo są nie w tym miejscu, gdzie powinny być, tak naprawdę. Dobra, weźmiemy te chaty sobie gdzieś tu, żeby mi nie przeszkadzały. Bach. Jebany na to mam, powiadam wam, raptem znam, raptem gram, raptem w duszy swej mam. Nie podoba mi się to. To może tu? Nie. Krawiec.
O, właśnie tutaj Krawcze. Dobra. Krzysztof Krawczyk. Hopa. Poszedł. Ta stacja robocza niech sobie czeka. Tam się przebijamy. Dobra. No teraz chwilkę nie będą przychodzić. Zabierz to, bo mi smutno. O, farmer. To dodajmy jednego. Nowe rozkazy. Determinacja Bobry 22, to będzie ciężkie. Przebij się przez lasy, bo odkryć niebezpieczne albo zakazane polany 2. O, 15% ścinanie drzew. 12 bursztyny, kupcy lub szlaki handlowe. Kurczę. Chociaż tak, poczekaj, mam 10. Drwale to spadnie trochę jeszcze. Płaszcze to w ogóle 30 sekund. No to do utrzymania też drewnem. Tutaj podbiję o 5. Z tymi płaszczami, a podoba mi się to 15% szybsze wycinanie drzew. A to są takie pierdki, 10 narzędzi, dobra, biorę to. Jaszczury 18 i 3 polany. Dostanę dwóch jaszczurów, 2 plus 2 zrusznego mięsa i to. 12 bobrów, o kurczę. Fajnie, że tartak i to, ale mam 4 bobrów. To nie. To wezmę tą determinację jaszczurzą, to będzie trochę cięższe. Chociaż patrzcie, teraz placki dostaliśmy, bo żeśmy pobili tego kupca. To może jakoś zaraz byśmy zrobili te jaszczurowe rzeczy. Niech te placki nam tu podbiją jaszczurów. To zwiększmy jaszczury, a na razie zakażmy harpiom jedzenie placków. No i niech jaszczury się na nich skupią, żebyście mieli plus 5. Zabierzemy drwali, witam. Jagody lepsze. I tu potrzeba, o, bursztyny mam, o, paczki prowiantu też mam. Mogę zgłosić za punkt reputacji, nieźle. Albo spalić, słuchajcie, za olej. I mam kupę rzeczy, złoje, deski, glina. Te tablice, dużo warte. Kurde, to aż tyle bursztynów i aż tyle paczek za jeden punkt reputacji. Nie potrzebuję tego teraz. Później, jak najbardziej. Ale na ten moment weźmiemy sobie to. Tylko te punkty wrogości, żeby mi nie rozwaliły planu, idealnego planu. Tutaj umizgów w stronę jaszczurów. To może poczekam chwilę. Dobra, placki. I teraz co się stanie, jak zabiorę chłopaków? Spadnie wrogość na poziom drugi. To już jest 10. Ofiara, tak, to już jest 12, 17. Jeszcze jeden punkt z placku byłby potrzebny. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, na razie zostaniemy tu. Czekam, aż będzie plus 4 z placków. Jest plus 4 z placków, dobra. Wycofujemy się, cofu, 18, bajka. Dobra, wycofani na razie stamtąd, róbcie sobie inne rzeczy, w porządku. Tutaj piec, jak odbudujemy... O, nie wziąłem w końcu tego, bo jakiś inny tam był, żeby... Było tam gdzieś zadanie, żeby odbudować budynki, no ale teraz ono nie jest aktualne, ale co to jest w ogóle? To jest piec. Sztabki miedzi, cegły, placki, świetnie, to mi się podoba. Mąkę będę mógł robić, będę miał zioła. I tu już byśmy mogli zacząć jedzenie dla jaszczurów i harpi. 30 sekund utrzymać jaszczurki. Także tu trzeba troszkę spalić drewna. O, i patrzcie, to co sobie odblokowaliśmy, to teraz dystrykt. Na dystrykt byśmy potrzebowali 20 osób, 16 tych dekoracji, 8 tych i 4 takie i jeden budynek usługowy. I to nam da 10% szansy na wyprodukowanie podwójnej ilości towarów. Mieć ze 3-4 takie dystrykty i naprawdę miazga może z tego wyniknąć, jeżeli chodzi o produktywność naszą, a dokładniej rzecz ujmując, naszych poddanych. Dobra. Jak tylko skończymy questa z determinacją jaszczurów... 3, 2, 1, bomba. Ok. Kończymy faworyzację waszą. Plus 0,09 na minutę, to nie za dużo. Kończymy tu i jedziemy raz... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu jedziemy raz, dwa, spalmy to cholerstwo, ciach i myślę, że tutaj skupimy się na wycince drzew w tym kierunku. No dobra, wy sobie, nie wiem, tutaj możecie wycinać, a wy się skupcie na wycince tutaj. Może tak, żeby się nie przebić na polanę. I jedziecie z tematem. A czego mi tu brakuje do tej prasy? A desek. A robicie? A robią. No dobra. Tkaniny już nie dam rady więcej, tutaj nawet coś tam się dzieje. Fajnie, wymuś transport desek proszę, bo ich potrzebuję. Zaczniemy produkcję oleju, no i mamy też od biedy mąkę.
jakby trzeba było. Paczki plonów na razie czekamy, szlaki handlowe tak, polany to sobie gdzieś tam podkrywamy. Tutaj mamy jedno i tam. Czy ja się z tym muszę spieszyć? Dwa jaszczury, dwa suszone mięso, 10 z tego nie musimy. Prędzej ty z tymi bobrami bym pokombinował, ale to sobie z nimi pokombinujemy, jak już będę mógł robić płaszcze. To może dajmy priorytet na tego krawca. A tą prasę to na razie... To na razie nie ma dobrej prasy, więc nie chcemy. Tak sobie nie za ciekawie zawartowałem. Okej. Okay. Tutaj udało się zebrać wszystko, super warzywa i zboże, tutaj fantastyczne jagody. W sumie mogłem więcej włókien tak naprawdę, a co to się stało, że tak tutaj mi wzrosło. Mieszkańcy drwale, inne negatywne 60, a rozumiem, to wyniknęło z prac nad tym. I to jeszcze trochę wrogości tu dostanę, a mam nadzieję, że jakoś tam damy sobie radę. Dobra, faworyzacja, harpi, a bo harpie nie mogą jeść placków, ale to zaraz się zmieni. Hopla. Tutaj dostęp 16 kamienia aż. No ja nie wiem, czy chcę aż tyle sprzedawać, ale w sumie glinę sobie wydobędę. Dobra, dawaj. Trzy szlaki handlowe do zrobienia, więc niech się dzieją szlaki handlowe w takim razie. Ta, zaraz wy tu sobie placuchy zjecie. Oj, mamy krawca. Jedna harpia. Tu są dwie. Ale może z jakichś drwali? O, tu jest za mało, dobra. Jedna harpia, jeden ty. I róbcie płaszcze z tkaniny, tak jest, do 40. Limitujmy to i niech się to dzieje. Właśnie, tu na kolejny sezon koniecznie. Mogłem w sumie już teraz przekminić, żeby więcej włókien roślinnych. Skoro okradłem kupca i tyle żarcia tu zgarnąłem, no to w gruncie rzeczy po co mi aż tyle tego? No, ale tego widocznie nie przemyślałem dostatecznie dobrze. Tutaj palimy to sobie, zaraz będą fajne rzeczy. Tutaj kupcy na razie nie chcą, spoko, loko. Pisaliście mi pod odcinkiem, żebym poopowiadał, co tam u mnie. Widziałem taki komentarz, że brakuje tego, ale wiecie co, czuję, że to nie jest taka gierka, że ja tutaj na tyle jestem wczuty w procesy decyzyjne i na tyle dużo się tu dzieje rzeczy, które trzeba przekminiać na bieżąco, że ja trochę nie mam przestrzeni, że czuję, że jakbym tu zaczął pierdzielić tak od rzeczy luźno, to bym jakiś głupot narobił i bym się pogubił w ogóle. Więc możemy się umówić, że będzie inna seria na pewno jakaś, w której coś takiego sobie zrobimy, a na teraz mi musicie wybaczyć. Jeżeli taki deal jest ok, to super, a jak nie jest, to jakoś musicie to przeżyć, bo tutaj ja podejmuję decyzję, nie? Ale mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. Dobra. Drugi szlak handlowy z trzech zrobiony, trzeba będzie jeszcze jeden i może jakieś paczki plonów zrobimy, ale to podczas burzy, myślę, że sobie przygotujemy. Tutaj już jakieś warzywa wpadły, o, przede wszystkim wpadło to, więc tutaj proszę bardzo, 5 paczek, potem jeszcze jeden szlak handlowy i będzie dobra jazda. Wartość sprzedanych towarów do 12, determinacja bobrowa. Ubiorem mam nadzieję, że ją wykonamy. Popa gejzerować się tam na razie nie napinam, to ważne, żeby skończyć przed burzą, tutaj naprawdę fajne nagrody są. Ten piec sobie też na pewno odbudujemy. No, tych sztabek miedzi aż tak szybko nie potrzebuję, ale może. Skoro mamy już tego krawca zrobionego, no to polecimy z tą prasą, no bo w sumie czemu nie. I zaczniemy produkcję oleju ze zboża, żeby mieć olej na podorędziu, tak zwanym. Poziom wrogości 5. Nas to nie boli na razie. Będzie ok. Dobra, tutaj z farmy zbieracie rzeczy. Bach, bach, tutaj się kończy praca za sekundę, spada wrogość na poziom 3, świetnie. Zabierzmy jeszcze drwali, spada wrogość na poziom 2, niech sobie spadnie jeszcze niżej, tutaj tak, przed burzą wzrośnie determinacja, bardzo sympatycznie. Okej, jest i prasa, to teraz tak, zaczniemy priorytetowo tutaj od paczek plonów do 5, dobra, i zróbmy je z korzonków, a tutaj ze zboża. Z mięsa może nie, ze zboża rozpoczniemy produkcję oleju, no powiedzmy, że bez limitu możecie działać i lecą bobry i bobry się tu ogrzeją i to świetnie, bo to im jeszcze podwyższy determinację przed naszym questem i to już mi pokazuje, że na luzie te 22 punkty determinacji zrobimy w questie nazwanym, uwaga, szczęśliwe bobry, świetnie. Dobra, szybkie ostatnie łyki kawki, bo już zaraz 19. Przez to, że te lata nie generują więcej tych, to zobaczcie, jak nie pojawia mi się dużo nowych osadników,
Nie mam drwali, nagle mam tu jakieś inne pozytywne rzeczy. O, za co mam minus 50 w ogóle? To ciekawe. Ofiaruj drewno. A, bo palę... Palę drewno? A tak, bo chciałem zwiększyć ten. No dobra, ale zniecierpliwienie królowej jest w miarę wysoko. Paleniska jeszcze zaraz jakieś dobuduję. Te lata mi nie dodają. Jakbym nowych mieszkańców nie brał, no to jest super, bo można trzymać wrogość bardzo nisko. Podbić determinację i generować sobie reputację głównie z tego. To jest całkiem... Całkiem ciekawe w ogóle, słuchajcie. Dobra, tutaj tak, i warzywa, i zboże. Tutaj może na włóknach roślinnych się teraz skupicie, żeby tkaniny móc robić. I będzie elegancja. Dobra, tutaj zbieracie sobie rzeczy. Czy ja mam harpię? Mam harpię jako głównego tego. Dobra, czyli będziecie mogli więcej nosić, to mi się podoba. Z piecem na razie się wstrzymujemy. To prasa ruszyła pełną parą. To mi się podoba. I chyba zaczniemy... O, zrobimy jeszcze jeden szlak handlowy. Możemy mięsko oddać, w porządku. I to będzie full, ale tu wartość sprzedanych towarów ładujemy do 12, to sprzedajmy jeszcze korzonki za 6, tu idzie za 4, to będzie za 10, 9, a nie, poczekajcie, jak tu idzie za 4, to to będzie do 9 i to będzie do 12, świetnie. I szczęśliwe wobry zaraz będą zrobione, szlaki handlowe zaraz będą zrobione i paczki plonów też zaraz będą zrobione. I to jest w ogóle świetna sprawa, więc tutaj dostaniemy 6 nowych osób. Dwie polany tylko przetniemy. 6 nowych osób, przyspieszenie ścinania drzew, bursztyny, ciastka, zboże, narzędzia. Same przyjemne rzeczy. Dobra, tutaj na razie nikt nie chce przychodzić. Tutaj już fajnie robicie płaszcze. Czy ja chcę tutaj węgiel i kopalnię? No właśnie nie wiem. Nie zależy mi aż tak, żeby wydawać te rzeczy tutaj. Może za olej sobie to zrobimy. W kolejnej rundzie, myślę, że w kolejnej rundzie, w kolejnym roku na pewno przebijemy się do następnych tych. Patrzcie, jak to w ogóle nie spalam żadnego, nawet nic z drewna, węgla, a rewelacyjnie jest, jeżeli chodzi o resolve'a, wrogość na niskim poziomie, świetnie, podoba mi się to. Dobra, w kolejnym tym myślę, że więcej drwali przydzielimy jeszcze i ruszymy sobie tak, odkryjemy ze dwie polany, możemy odkryć jakąś małą. Może tutaj na południe i odkryjemy sobie kolejną niebezpieczną. Może też tutaj na południu. No właśnie, zobaczymy. I tu moglibyśmy gdzieś kolejne serce zrobić i jakiś magazyn. To jest, myślę, ciekawy plan. Ciekawy jest to plan. Albo tu byśmy sobie poszli, tylko to są aż dwie niebezpieczne. Trzeba... Albo... Oj, to jest niezły spot. Dobra, tu będzie nam łatwiej wstawić chaty drwala, słuchajcie. Więc tutaj się wybierzemy. Raz, dwa oraz trzy. Zajebiście się złożyło, że na tym kupcu w sumie tyle straciliśmy tego zniecierpliwienia. To jest spoko opcja. Ta, trzeba otwierać te polany. Teraz nie ma co się, słuchajcie, srać. Jedziemy tutaj w ten sposób. Tu sobie otworzymy fajnie pole. Na trzy te zakłady drwalskie, że tak powiem, to dobrze wyjdzie. Tylko najpierw zrobimy sobie... O, bobry to się same zrobią bez faworyzacji. Nawet. A może damy faworyzację. I wtedy... O kurczę, to ja nie mam robotników w ogóle. A, bo tutaj robią te paczki. No bo tu zaraz zaniesie i będzie git. A co ty jeszcze produkujesz? Nie, no mam 8. Co ty robisz, chłopie? Tu jest ok. A tutaj co, tkacze? Ok, prasie aż tyle. No tak, to zabierzmy. Farma aż tyle. Gdzie są moi robotnicy? Że mam tylko 4. Dobra, trzeba będzie jakichś zatrudnić. 20 trzciny i 20 glin za każdą odkrytą polanę. Wspaniale. Nowi przybysze szybciej, może na minutę. No pewnie, że polany. Dobra. 4, tutaj 3, ale za to tutaj bubr. A czy ja aż tak potrzebuję tych bobrów? Chyba nie muszę. To wezmę po prostu 4 ludzi. Ok. Bobry na 25, to mi się podoba. Tutaj przydzielajmy, dobra, bobry na 23 dadzą radę. Tutaj kolejny domek, bo muszę mieć co najmniej 22. Sprzedane towary do 12 tu już się robią. Szlaki handlowe zaraz się zrobią. Paczki plonów mam i to będą 4 nowe osoby, ale poczekam z tym, bo chciałbym, żeby bobrowie, bobrińscy, wypełnili mi tutaj questa. Przez minutę muszę ich utrzymać na 23 punktach. Dwie polany zaraz sobie otworzę. Ta, tutaj się fokusujecie i warzywa, i zboże, dobra. Tutaj głównie włókna bez jagód, to jest w porzo. I z racji, że pojawi się zaraz jeszcze trochę osób, to dawajcie tutaj jeszcze jedną chatę, albo nawet dwie.
Dobra, bobry trzymamy na wysokiej determinacji. Wycinamy tam kolejne drzewa. Pak, 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 towary sprzedane. Jaszczury mają niską determinację, to nie szkodzi. Robimy teraz questa z bobrami. Dobra, tu zrobione, super. Możemy przydzielić kolejnych drwali. Raz, dwa, trzy. Trzy polany zaraz otworzymy i będzie dobra zabawa. Tutaj budujecie kolejne domy, dwóch wolnych. Prasa pracuje, mała farma pracuje, olej się robi, stacja robocza pracuje all the time. Tkacze nie mają tkaniny. Mhm. I dobrze, że już produkujecie i dobrze, że tutaj włókien roślinnych dużo robimy. A tu może spróbujmy się trochę bardziej precyzyjnie przebić w takim razie. No, bo tak szeroko sobie poszedłem, a to bez sensu. Dobra, pach, 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 pach. No, róbcie co do was należy. Szanowni drwale, tak, jedzenie jeszcze trochę mamy, ale potrzebujemy zdobyć trochę reputacji. Tak myślę, żeby odblokować jakiś budynek do tworzenia bardziej zaawansowanych form jedzenia, bo tu zaraz będzie problem. A tu są chyba placki. Są. To zróbmy ten piec. O, jedna osoba. No dobra, wyślijmy jedną osobę. Desek 33. O kurde, czy tu któryś jest bez limitu? Nie no, limit do 6. To gdzieś musiałem zdobyć chyba te deski. Dobra, w porządku. Dużo desek w każdym razie. Tu już mamy ludzi, ale zanim budynek usługowy i te rzeczy, to trochę minie. O, kupiec! I jajka, i żyzna gleba. Ale świetnie, dobra. Pach. Mamy farmę. To ogród ziołowy chcemy? Na razie nie, chyba. Myślę, że farma jeszcze jedna, ale to jak zniknie kupiec. Co tu, kupcze, masz dla mnie? Skóra. Jednego owada za każde grzyby. Zaatakowałbym sobie ciebie. Chociaż nie muszę, poczekaj, mam starożytne tablice. I mógłbym od ciebie kupić tkaninę, bo mi tkaniny brakuje. Na przykład wszystko. Co to, ile mam tych bursztynów? 63. Ja mogę ciebie kupić 3 pokolenia do przodu, stary. Całą twoją rodzinę. Dobra, 9 tego dawaj. Co jeszcze mogę od ciebie wziąć? No właśnie, nie wiem. Dużo rzeczy masz. Fajnie. Mógłbym to zaawansowane jedzenie kupić, żeby trochę odwlec w czasie moment, jak będę musiał je sam zacząć produkować. I to jest niezłe. No mam dużo tych bursztynów, więc to zrobię. I kupię jeszcze z parę cegieł. Tak do 30, żeby móc mieć. Dobra. Automatycznie. Bach. No to jest dobry zakup. Nie, ja chcę owady za grzyby. Nie, czy chcę plus do produkcji skóry? Też nie. Dobra. I fajnie, no w sumie tak, mam 5 tablic, mam tyle tych bursztynów. Wow. To dobrze, zostawmy to, poczekajmy, aż przybędzie tu jeszcze jakiś kupiec. W końcu przybędzie. Będą musieli w końcu przyjść. No, a tutaj sobie damy trochę zaawansowanego żarcia i będzie zaraz fajnie. Kolejna żyzna gleba. Gleba, 15 sztuk, słuchajcie, świetnie. I opuszczona krypta. I teraz możemy zniszczyć przy pomocy jakichś tu rzeczy. Minus 6 do globalnej determinacji za każde 10 bursztynów. O kurczę, to by mnie przetyrało, musiałbym szybko wydawać. I bym dostał kolejne tablice, esencji ognika, cegły. Nie jara mnie to. Albo mógłbym, o zobaczcie, wino wydać i bursztyny, żeby dostać reputację. I to mi się podoba. To jest fajna sprawa, naprawdę. To zrobimy. I oprócz tego tu mamy wypalarnię do węgla. Nieźle. I duży ślizgacz do pozyskiwania skóry oraz mięsa. No dobra, to wysyłamy tutaj, proszę bardzo. Tutaj zdejmiemy parę osób, żeby mieć budowniczych cały czas. Jakichś. Tutaj wyślemy z 2 osoby, tak, żeby uspokoiły duchy. To sobie od razu majtniemy. Ty jesteś ok. Tak, tutaj mam wszystkie 3 rozkazy zrobione. Z tym czekamy na razie. A co to jest? Czerwony punkt. Aktywacja opuszczonego ołtarza. To ja chyba powinienem zrobić ten opuszczony ołtarz. Bo ja myślę, że on może... O, mogę złożyć ofiarę? Kurczę, ciekawie. Dobra. To postawmy go. W takim razie. A obozy drwali wstawmy sobie tu i one niech mi tworzą wolne... Albo nie, może... Albo... A nie wiem. No właśnie. Dobra, niech one tutaj robią dookoła, niech wytną te drzewa, żeby tutaj ułatwić, słuchajcie, przechodzenie do tych polan i jakieś ścieżki może porobimy. I tak mam fajnie z ilością drewna. Nie muszę się nie wiadomo jak spieszyć. Teraz najważniejsze, żeby tutaj te
pola uprawne ogarnąć, żeby na kolejny sezon porobić tam małe farmy. Jeszcze jedną małą farmę i może ogród ziołowy sobie tam postawimy. I od kolejnych sezonów tutaj za zboża albo ze dwie małe farmy jeszcze, żeby ze zboża móc to robić mąkę, bo będę go dużo potrzebował, tego zboża, bo mam mało wydajną produkcję w prasie. No, desek mam fest, tego mam dużo, tutaj tkaniny, tak, dzieją się płaszcze. Kupca na razie czekamy, tutaj dzieje się ołtarz. Tutaj odbudowujesz ten piec, dobra. No i tu będziemy mieć sztabki miedzi, cegły, placki przede wszystkim. Jak placki, to właśnie to z tych rzeczy możemy, ale i mąka będzie potrzebna. Więc zaraz ja myślę, że i druga prasa się przyda. Druga prasa się przyda, wkurzają mnie te krzaki. Szkoda, że... A można... O! Ależ to, mogę sobie zasoby wywalić. I tak bym tego nie zbierał. Po co, jak mam farmę? Patrzcie, i prasa, bach. I siup. No, ależ to mi się podoba. Dobra. No to wywal ten krzak też. Po co ja będę te jagody zbierał? Nie będę ich tu zbierał, mam farmy. Zawsze farmy są lepsze. No to bach, tu od razu będzie. Siup, ścieżynka. Bardzo ładnie. Okej, prześwit. Nowe rozkazy. Wszystkie trzy tutaj gotowe do oddania. 14 razy spełniony ubiór. Woluj, ale za to 125 jednostek mrzawki to 4 osoby, 20 bursztynów, 10 rur. Ale plus 2 do produkcji płaszczy tutaj. To też jest fajne, szczególnie, że dwie rasy u mnie używają płaszczy. O, a to wróciło. I to jest lepsze niż spełnić potrzeby rozrywki. Ja sobie będę chciał zużyć tę wodę mrzawki. To mi się podoba, szczególnie, że mam tu pompę mrzawkową. To teraz jeszcze tylko znaleźć jakiś budynek, który używa tej wody mrzawki. No na razie żaden. No na razie żaden. To może być ciężko zrobić tego questa. No ale jak jakiś znajdę, to możecie być pewni, że użyję. A on, nie wiem jaką używa. Woda burzowa. Coś mam, co używa wody mrzawki. Prześwitu. Prześwitu, burzowa. Nic nie używa wody mrzawki. Świetna decyzja, Tomek. Okej. Spełnijmy 14 razy potrzebę ubioru. To muszą być wszyscy ubrani, słuchajcie. Wszyscy muszą być ubrani. Woda prześwitowa. Nie mam nic takiej wody, a szkoda, bo by się dla krawca przydało. Nie ma płaszczy, a wy sobie robicie przerwę. Dobra, może zbudujmy tutaj kolektor deszczowy. Jakiś jeden lub dwa nawet. No, zróbmy nawet dwa. Jak będzie potrzeba, to będziecie dostarczać, co trzeba. Dobra, budujcie tam, tutaj ścinacie 300 tego, 60 oleju. Matko Bosko. Co tu się dzieją za wspaniałe rzeczy. Okej, tutaj zaraz ruszycie z tym. To będzie fajne. I tu myślę, że postawimy sobie małe palenisko. A także tutaj sobie postawimy mały magazyn. Tu pójdzie droga. Tutaj będzie, słuchajcie, kolejna mała farma. I tu będzie droga. Bach, tu do magazynu. Tutaj sia, papa. Jakby ktoś tam do góry potrzebował wychodzić, to będzie mógł pójść tu i tu. Tutaj idzie przez te, a tu będzie szła ścieżka. Tak, ale super jest w życiu być obecnym. Dobra, wypalarni na razie nie potrzebuję. To się udało zrobić, świetnie. Nie mogę przenieść i używa wodę burzową, jak wspaniale. A może to używa wody mrzawki? To może sobie tak powypalam dla zabawy. Woda burzowa, doskonale. Co używa wody mrzawki? Z diabła. Piec, placki. Szkoda, że nie można tego przenieść. Nawet za opłatą. To może ten ołtarz dam. No, ołtarz dam gdzieś indziej zatem. Wtedy, żeby nie blokował tu drogi. I ołtarz sobie wtedy damy. Właśnie może. Nie wiem, tu. I okej. A tu niech będzie ścieżka tutaj. I hop, super. Jakoś tak szybciej może to wszystko będzie chodzić. To jakby na razie mam trochę mało ludzi, żeby to sprawnie działało. Ej, a weźmy może to, żeby wycinać szybciej drewno. Wiem, że nie chcę zmniejszać tego niezadowolenia królowej, ale akurat szybsza wycinka to będzie dobra sprawa. I pierwsza rzecz w ołtarzu opuszczonym zaraz będzie możliwa do zrobienia. Ta, tu mogę dwie osoby, tu mogę cztery osoby. To już w kolejnym roku sobie zrobimy, bo się przydadzą i słuchajcie, do tych farm,
dodatkowych, które tutaj zaraz powstaną oczywiście. Bach, tutaj drwali, proszę bardzo, jedziemy z tematem. Tak, tutaj mała farma, tutaj ogród ziołowy, patrzcie na to. Co tu się będzie działo, i tu z tego ogrodu będą do tego magazynu, tu stąd będą tu, tu powstanie palenisko, przeniesiemy tam część domów, tak, dojdą nowi ludzie, zaraz będziemy mieć drugie na poziomie dzielnicy. No same dobre rzeczy się tu dzieją i jestem zachwycony tym podejściem. Mam nadzieję, że wy byliście zachwyceni tym odcinkiem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Przeciwko Burzy. Hej!